Witam, witam. Dzisiaj 29 dzień lipca 2024, Rudę Śląska. Chciałem poruszyć temat, dlaczego odpadają ludzie od wiary, tak? Ostrzeżenie tutaj mamy. Pierwszy Tymoteusza 4:1, a Duch Prawdy wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odpadną niektórzy od wiary. No co jest ta wiara? Zaraz zobaczymy. Gdy staną do duchów zwodniczych, 2 Piotra grozi od 1 do 3, Mateusz 24:5, Mateusz 24:21 do 28, tak, bo oni właśnie to zrobili, te szatany, tak jak faryzeusze, czyli wiara to nie religia. Religia to są reguły ludzkie, które straszą Armagedonem, piekłem i mówią, że bez nich nie ma zbawienia, czyli tak. Wystarczy ta sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Co to jest ta wiara? No wiara jest to, co nam obiecał Bóg. Prawdziwy z Boga prawdziwego. Mnie Jezus coś obiecał. Ja wiem, na co czekam, co mi Jezus obiecał, tak? Czyli ja w coś wierzę. No i tu mam definicję Hebrajczyków 11:1, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli trzeba poznać prawdę, mieć obiecane coś i Bóg dotrzymuje słowa. Obiecanki, cacanki tylko u ludziach, jest w ludziach, gdzie mają pieniądze za wasze ogłupianie was, bo Mojżesz nie chciał iść do Faraona, ale dostał Orona i poszedł. A w religiach, żadnej religii nie ma zbawienia, żadnej. No a my mamy grzech Adama, Rzymian 5:12. Także 12:4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Żeby wejść do królestwa, trzeba powalczyć ze swoim grzechem, Rzymian 7:7, bo apostoł Paweł też walczył z grzechem. Chciał dobrze, wychodziło źle. Czyli na Syjonie, na górze Syjon jest baranek, jest Chrystus, Jezus, baranek, Jahwe. I tutaj w Słowie Bożym, w słowach prawdy jest zbawienie. No, pośrednika nie ma, jest król Nowego Przymierza. Także nie pomniejszamy Chrystusa jako Ojca, który jest Mateusz 23:9, prawdziwego w niebie, nie w Watykanie czy w Ameryce Jehowa. I Abraham wierzył już w Jezusa Jahwe. Także ci, co są w religiach, to są wiązani na spalenie właśnie i wszystkie religie uśmiercają swoich, najpierw pieniądze z nich biorą. I Abraham miał tutaj 9. Rzymian 4:9. Czy nie wiecie, czym więc jest błogosławieństwo? Odnosi się to tylko do obrzezanych, czy też niedobrzezanych? Mówi bowiem wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Znaczy chodzi o obrzezanie tych napletków na ciulkach. Abraham miał to obrzezanie, teraz obrzezanie z serca, Kolosan 2:11. I Rzymian 2 rozdział 28:29. To jest obrzezanie serca prawdą Chrystusową. Hebrajczyków 4 rozdział od 4:13. Mieczem prawdy. Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć. Pieczęć, teraz pieczęć mamy ducha prawdy Jana. Efezjan 4 rozdział od 20:30. Nie zasmucajcie Ducha Prawdy, którym jesteście zapieczętowani. Jana 4:14-17. Duch Prawdy daje życie. I przez Ducha Prawdy, po prawdzie, jak prosimy Ducha Prawdy, to otrzymujemy, w co mamy wierzyć, jakie Jezus daje nam nadzieję, tak? W tym czasie Sodomy i Gomory jakaś teraz w Europie. Czyli tutaj 11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby były ojcem wszystkich wierzących, czyli nie religijnych, wierzących, ale w co? No w prawdę, w Jezusową prawdę, Efezjan 4:20-21. Nieobrzezanych, aby im zostało poczytane to za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślad wiary ojca naszego Abrahama, czyli Abraham jest ojcem wiary, bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, jest Bogiem żywych, Boga Abrahama, Izaka, Jakuba, tak, trzech świadków mamy i obietnice się spełniają, poczytajcie sobie,
Bo Rzymian, list do Rzymian to jest do pogan, czyli do nas. Mateusz 6,32. Ja z pogan jestem szczepiony. Rzymian 11, rozdział 25. Jako prawdziwy Izraelita. No i Abraham tam objawi, 17 rozdział, pierwsza Mojżesza, poczytajcie, jak gwiazdy na niebie, piasek morza. Czyli Jezus już ma te gwiazdy, Nowe Miasto Jeruzalem, jest na ziemi, objawienie 21:2. I poprzez wiarę w prawdę Chrystusową, nie moją, mamy nadzieję prawdziwą. Efezjan 4:4 jest jedna nadzieja prawdziwa. A wszyscy mamy grzech Adama, Rzymian 5:12. Wszyscy, ale Rzymian 5:19. Chrystus, posłuszeństwo dla Chrystusa, Mateusz 17:5. Jego słuchajcie, mamy nadzieję właśnie. Plan zbawienia jest taki, że Chrystus, to co Adam stracił raj, ziemię, doskonałe rodziny, życie wieczne, a drugi Adam, czyli Chrystus, odkupił te błogosławieństwo jako młodszy Abel, bo Chrystus jest młodszym od Adama. 1 Koryntian 15, rozdział 45-47. Pierwszy człowiek z prochu ziemi Adam, a drugi Adam, czyli Jezus, drugi Adam z nieba. No i teraz mamy czas oddzielenia pszenicy od plew, kozły od owiec, które zginęły z domu Izraela, Jana 10:16. Jeden pasterz, wszystkie religie jako faryzeusze się nie spełniły, miał nauczać na Bogu, ale zrobiły tak jak faryzeusze. Mateusz 5 rozdział od 17-20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa jak uczonych piśmie faryzeuszy, Chrystusa Królestwo już przyszło, jest pierwsze zmartwychwstanie. Ja wierzę, że Chrystus daje życie, Jana 8:32, i nie może odebrać życia, bo Judaszowi nie odebrał. To ludzie się mordują i piekło na ziemi sobie zrobili ludzie. Błogosławię.